Wojtek. To nie jest gitarze. Ona płakie. Płaka, jak ludzie mówią, że ona jest gitarze. To nie jest gitarze. To jest ukulele. She cries if people call her a guitar, but she's not a guitar. And she's got a Polish flag on there. I polski krzyż hapce tutaj. Bo pan Kazimierz był sadzony do Oświęcim, bo on był polski harcerz. I to mam jego, on mi dał tego krzyż tutaj. Czuwaj. Krzyż hapcerski. Krzyż polskiego. Okej, okay, i ten następny piosenka jest z wojny, wiesz, przed polski partyzanci na drugiej wojnie, to nazywa się Chodźmy Partyzanci. Piszałam tę piosenkę, wszystkie piosenki spisałam. Chodźmy partyzanci, walczymy dla kraju. Chodźmy partyzanci, pojedziemy w las. A jak nie wrócimy, to zapamiętajcie, że mamy was w sercu. Leszę, Leszę,
No i teraz zrobię piosenki o temat historii, które ja czytałam. Pani Irena Gut-Optik. Ona była polski, katolicki dziewczyna na II wojnie. Mówię po angielsku, moje Anglicy to nie rozumią. Basically, I'm going to sing this song. It's called Mała Little Flower. It's about a lady called Irena Gut-Optik. She was a Polish Catholic girl in the Second World War. And she was a resistance fighter, but also she hid 16 Jewish people underneath in the basement of a Nazi officer's house for 2 years. It's a really big story, but this song I've written is about the guy that she fell in love with, who's this Polish resistance leader, but he got shot in an ambush one day before their wedding. Na zdrowie.